Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej kilku tygodniówce. Pozdrawiam serdecznie ze Split w Chorwacji. Zatrzymaliśmy się tutaj na dosłownie jeden dzień i pół, czy półtora dnia w drodze do Medziugorje. Wtedy, kiedy Wy będziecie to oglądać, to właśnie będę już jechał do Medziugorje. Będę w drodze do Medziugorje samochodem. Jak oczywiście wiecie, pewnie wielu z Was, Medjugorje zwane jest konfesjonałem Europy od kilkudziesięciu lat, już prawie chyba czterdziestu. Z tego, co słyszymy, dokonują się tutaj rzeczy niesamowite. Już pomijam tutaj. Sam fakt objawień czy um, interpretacji objawień Matki Bożej. Um, może nie pomijam, tylko po prostu nie będę w to jakby wchodził, ponieważ um, nie znam tematu na tyle. Um, nie orientuję się, um, jak, jakie jest. W tym momencie stanowisko kościoła, jeżeli chodzi o same objawienia, z tego co pamiętam, to zmarły niedawno arcybiskup przeprowadzał tutaj dochodzenie, i z tego dochodzenia owoc był taki, że pamiętam chyba jedno zdanie, takie właśnie jakby najważniejsze: że dzieją się tutaj rzeczy pozytywne duchowo czyli rzeczywiście wielki kult eucharystii. Nabożeństwa do Matki Bożej. Maryi, Matki Bożej i oczywiście spowiedzi, czyli wielkie owoce, bardzo dobre owoce sakramentu pokuty i pojednania. I rzeczywiście nigdy w Medjugorie nie byłem, też czekałem na to, co powie Kościół, na właśnie to, co dzieje się w Medjugorie. Cieszę się z tego, że Kościół tak na razie tę sprawę zostawił, że rzeczywiście jakby pozytywny wydźwięk i można organizować i nie ma jakiejś wątpliwości, czy jechać, czy nie jechać, czy wspierać, czy nie wspierać. Sam jadę właśnie z nastawieniem takim, żeby nie, nie, nie jadę z nastawieniem takim, żeby zobaczyć wizjonerów i, i zobaczyć Matkę Bożą. Natomiast jadę z nastawieniem takim, żeby doświadczyć czegoś dobrego, czegoś, co wpłynie na mój rozwój duchowy, żeby na nowo, może w jakiś nowy sposób, spotkać właśnie Matkę Bożą i oczywiście zbliżyć się do Pana Boga. Dlatego też planuję taką spowiedź generalną z ostatnich 10 lat państwa, czyli wszystkich moich lat państwa. Także proszę o modlitwę w intencji tego księdza, który no, trafi mi się, ponieważ nie wybieram sobie żadnego księdza, nie umawiam się, nie mam pojęcia w ogóle, jak to nawet to tam wygląda, nie jadę z jakąś grupą zorganizowaną. Więc będę szukał spowiedzi, i ktokolwiek się trafi w języku polskim czy angielskim, pewnie po prostu pójdę do spowiedzi i wyspowiadam się z ostatnich 10 lat. Dlaczego z ostatnich 10 lat? Ponieważ z poprzednich 28 już taką spowiedź odbyłem zaraz przed święceniami, no i teraz myślę, że jako iż Medjugorje znany jest z, z tego, że jest tak nazywane Konfesjonałem Europy. Myślę, że to będzie dobre zaraz przed wyjazdem e, z powrotem do Stanów Zjednoczonych na posługę, żeby e, to wszystko, co wydarzyło się, co jeszcze raz, jeszcze raz, e, można Panu Bogu oddać, ponieważ wszystko było już wyspowiadane e, w Sakramencie Spowiedzi przez te wszystkie lata. Jeszcze raz sumować, e, zobaczyć, e, jak bardzo no, wszyscy jesteśmy słabi, też jak bardzo mocny i miłosierny jest Pan Bóg. Natomiast druga strona medalu jest taka, żeby jeszcze raz podkreślić, właśnie to, co dzieje się w Medżugorie. Nie wiem, pewnie słyszeliście też o osobach, może nawet celebrytach, o osobach, które przeżyły spektakularne nawrócenia właśnie w Medjugorje namówiony przez znajomych tak jak zresztą ja namówiony ponieważ nie myślałem, że w ostatnich jeszcze tygodniach pobytu w Polsce polecę w ogóle poza Polskę jeszcze w czasie właśnie COVID-u, restrykcji testów i tak dalej sprawdzania tego wszystkiego na granicy jest to dość męczące, frustrujące nawet natomiast też namówiony żeby jednak skorzystać z tej okazji no, jestem w drodze i wy też pewnie słyszeliście o osobach, które się nawróciły. Ja też słyszałem, pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, o po prostu osobach, które w ogóle nigdy w życiu nie przypuszczałyby, że będą praktykującymi katolikami. Osoby, które były nie tylko wrogami Kościoła, ale też bardzo sceptycznie nastawieni do Boga, do rzeczywistości duchowej, do wszystkiego, co, co reprezentuje Kościół, do, do, do wszystkiego, co. Kojarzy się z Matką Bożą, z Różańcem, z Eucharystią, ze spowiedzią z kapłanami. Ludzie, którzy byli do tego wszystkiego sceptycznie nastawieni. Tak jak ci niektórzy, którzy komentują właśnie pod moimi filmikami, cieszą się z tego, że odchodzą z Kościoła, że dokonują aktów apostazji, że nie mają już nic wspólnego z kapłaństwem, z Kościołem, jak oni to mówią, z Ciemnogrodem, z, z Eucharystią, z. I tak dalej, jakkolwiek nazywają nas i to, co robimy, to, co reprezentujemy, Boga, który nas stworzył. I rzeczywiście e, warto jest jeszcze raz przypomnieć, jak bardzo e, smutna jest dola człowieka, który szczególnie jeżeli ochrzczony poszedł do komunii do bierzmowania i nigdy w kościele nie spotkał Pana Boga, nie potrafi się na niego otworzyć, nie docenia spowiedzi świętej, nie docenia kapłaństwa, nie docenia eucharystii, która jest nam dana tylko przez tych właśnie kapłanów, jakich mamy, czy oni są idealni czy nieidealni, czy są czy są tacy, jakbyśmy chcieli, czy nie. Nie ma innej drogi, żebyśmy dostali, kapłańs... żebyśmy dostali Eucharystię, żebyśmy dostali rozgrzeszenie, jak tylko właśnie przez ręce kapłanów. I tak sobie właśnie zażyczył Pan Jezus i tych właśnie ludzi wspiera Matka Boża w sposób szczególny, ponieważ no, kapłan podczas Mszy Świętej jest in persona Christi, czyli w osobie samego Jezusa Chrystusa, czyli tak jakby stawał się duchowym synem De facto Matki Bożej. Oczywiście, dla tych, którzy wiary nie mają, dla tych, którzy nawet nie mają dobrej woli, będzie to znów brzmiało jak coś nie z tego świata jak coś, co, co po prostu nie może przejść przez filtry ich. Nowoczesnej inteligencji wywyższającej się nad, nad ponad każdego i ponad samego Boga oraz ponad całą historię świata. Natomiast prawda jest prawdą, nic jej nie zmieni. Czy będą ludzie sceptycznie nastawieni do Kościoła, do wiary, do Maryi, do Eucharystii, do kapłaństwa, czy nie będą, czy będą głośno to głosić, czy będą mieli wszystkie pieniądze tego świata. Nie zmieni to faktu, że prawda jest prawdą, prawda jest jedna: Jezus Chrystus jest Bogiem. Maria z Nazaretu jest Matką Jezusa Chrystusa, jest Matką Bożą. Nie zmienia to faktu, że w Medjugorje dokonują się rzeczy niesamowicie pozytywne, dobre, z których korzysta w tym momencie cały świat, ponieważ na całym świecie spotkamy ludzi, którzy powiedzą, że w Medjugorje dzieją się rzeczy niesamowite w sposób taki dobry, że ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj i wyjeżdżają odmienieni. E, nigdy nie słyszałem, a spotkałem wiele osób, które były w Medjugorje, nigdy nie słyszałem e, jakiejś uwagi, że ktoś był zawiedziony wyjazdem do Medjugorje. Nigdy. Natomiast zawsze słyszałem takie właśnie podejście z, tako, z takim szacunkiem. O, musi tam ksiądz jechać, o, musi, musi tam ksiądz jechać. A jak dobrze by było, żeby tam pojechać. Matka Boża działa tam wielkie rzeczy. I rzeczywiście jadę z takim nastawieniem nie zobaczenia, może czegoś nowego dla mnie, ale po prostu z zaufaniem, że to, co Pan Bóg chce dokonać przez ręce Maryi, czy po prostu chce dokonać, to się tam dokona. I, I czy ja to zauważę, czy tego nie zauważę, czy zauważę owoce, teraz, czy za 10, czy za 15 lat, czy, czy przed samą śmiercią, czy po śmierci, to wdzięczny jestem już jemu za to, że mogę tutaj być, mogę tam pojechać, i zaraz przed moim wyjazdem, właśnie na posługę do mojej diecezji, czyli powrót. Do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście polecę też wasze intencje w Myszach Świętych wieczornych. Będzie to krótka pielgrzymka do Medźgori, ponieważ tylko dwudniowa, no ze względów takich, że już zostało mi mało czasu, jakby w, na, na takie podróże. Natomiast proszę też o modlitwę właśnie o tego spowiednika, którego się wyspowiadam, żeby był dotknięty Duchem Świętym. I to oczywiście modlimy się w intencji tych wszystkich, którzy sami decydują o tym, żeby odciąć się od piękna wiary i po prostu żyją na tym świecie, jak to mówi święty Paweł, chociażbyś posiadał wszelką majątność tego świata i mówił wszystkimi językami, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym, nie zdobyłbyś nic. I to jest rzeczywiście smutna dola człowieka, który nie ze swojej własnej winy, ale ze swojej własnej pychy, czy ze swojej własnej obudy, czy ze swojego własnego zaniedbania, czy właśnie dlatego, że słucha wszystkich innych klepaczy tych samych zmęczonych argumentów, a sam nie weźmie się za to, żeby studiować historię kościoła, czy żeby studiować swoją własną wiarę. Cz człowiek, który odcina się od pięknej rzeczy, które Pan Bóg dla nas przygotował. Także pozdrawiam jeszcze teraz z chorwacji, natomiast kiedy wy to oglądacie, to już prawdopodobnie z meżugorria. Szczęść Boże.